fałszerze to osoby, które dokonują przestępstw podrabiania różnego rodzaju dokumentów, czy też pieniędzy. Jeżeli chodzi o pieniądze, to najczęściej spotykamy się ze sfałszowanymi banknotami, ale oczywiście poza pieniędzmi przestępcy ci fałszują również dokumenty. Można spotkać sfałszowane dowody osobiste, paszporty lub też każdy inny dokument papierowy. Ci ludzie korzystają z różnego rodzaju sprzętu. Ten sprzęt jest czasem troszkę bardziej zbliżony do profesjonalnego, to czasem są to po prostu zwykłe drukarki komputerowe. Jednakże za każdym razem mamy tutaj do czynienia z przestępstwem. Fałszerze to, tak jak w przypadku innych przestępców, bardzo często zwykli, przeciętni ludzie. Takim przykładem zatrzymania było ostatnio w Lęborku zatrzymanie małżeństwa, u którego to małżeństwa w domu znaleźliśmy 100 banknotów 20-złotowych wydrukowanych, jeszcze nawet niepociętych. Cały czas spacując nad tą sprawą, policjanci już wiedzą, że mózgiem tej całej operacji był kto inny. Personalia tej osoby są nam znane. Zatrzymanie tej osoby jest tylko kwestią czasu. Zawsze, jeżeli mamy do czynienia z pieniędzmi, z banknotami, zwróćmy uwagę na fakturę tego pieniądza, na papier, na jakim jest wydrukowany. Tych pieniędzy prawdziwych jest przecież zdecydowanie więcej niż fałszywych. Dlatego każdy z nas już od dziecka spotyka się z banknotami, z monetami. One mają specyficzną grubość, specyficzny nadruk. Są miejsca, w których są te nadruki troszeczkę wypukłe, są, w którym są troszeczkę wklęsłe i wiele innych zabezpieczeń, które przewidział twórca tego banknotu. Każdy z nas może zapoznać się z tymi znakami legalizacyjnymi na stronie internetowej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, na stronie www.pww.pl. Wtedy będziemy mieli pewność, jak powinien wyglądać dany banknot, gdzie powinien mieć znak wodny. Jeżeli cokolwiek zwróci tutaj jakieś naszą uwagę, że może coś być nie tak, wtedy pamiętajmy, że to jest poważne przestępstwo, należy to zgłosić na policji. Za fałszowanie pieniędzy grozi nawet do 25 lat więzienia, a za wprowadzanie do obiegu do 10 lat. Często pojawiają się różnego rodzaju sygnały, że ktoś gdzieś sprzedaje na przykład sfałszowane zaświadczenia o ukończeniu szkół, maturę. Tutaj musimy pamiętać, że jeżeli takie sygnały do nas dochodzą, zawiadamiajmy o tym policję. Tutaj policja gwarantuje jak najbardziej anonimowość. Ostatnio nasi policjanci spotykają się często z procederem podrabiania zaświadczeń o zarobkach, o zatrudnieniu. Wiąże się to z tym, że osoby chcące wyłudzić kredyt podrabiają właśnie te zaświadczenia lub też kupują, czy też biorą od swoich znajomych takie właśnie zaświadczenia. To również jest przestępstwem.